Jak się, halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Ripinek taki. Dzisiaj będziemy robić kiszonkę, tak, pokupujemy w końcu silos. Ten mały za 15 tysięcy, bo po co większy. Czekajcie, ja sobie włączę podpowiedź, bo ja nigdy nie wiem jak to się obraca. Czy on jest dobrze ustawiony, tylko wiecie. Tu chcę go generalnie kupić. I przenieść to nie. Obróć, nie to jest. Obróć się na scenie. Obróć kamerę Q i E. On by tu jak ulał pasowo. Ja to później będę musiał pomalować inną teksturkę. Ale 3 razy większa kasa, nie? 5 razy nawet. To jest 540 za 544 za kiszonkę na strychu. W sensie na skupie trawy jeszcze rośnie. Grzewa trawę to tylko w kiszonkę. Ona się rośnie szybko za kisi, także. A niech będę sobie opcję, bo będę sobie na nim widział, ile jest ton. O, ja to na końcu ubiję. Mi się zdaje, że 40 coś tam będzie. Połowicy. 60 ton myślę, że będzie. Myślę tak około. No bo jedna przyczepa to jest 23 tony, dwie ten co masz 46, nie? A tam na spokojnie będzie więcej niż dwie przyczepy. A niech będę zajęć dzisiaj opcję, bo zawsze gram bez, bo mnie wynosi przeskazanie, ale dzisiaj nic nie. To jest dużo prostsze sterowanie niż na Farmer Dynastii. A i sprawdziłem jedną rzecz, biega za mnie nie działa. Nie działa biega za mnie. Kupujemy teren jako las. Nawet pole 17 kupiłem. Zaciągłem się w banku na 100 tysięcy i kupiłem. I nie działało. Nie da rady. Bo na oryginalnej mapie jest podświetlony, nie? Biegazownie. W tym terenie. Jak chcesz kupić. Czy tam gdzieś się na tym napsie kupowałem się. A sprawdzałem biegazownie i się podświetlało na niebiesko do kupienia. Niestety takiej opcji nie ma. Czyli trzeba będzie w strych walić. Tam skup trawy. Już 8,5 tony, a co zrobię po przeciągu to. W sumie to 7,5, bo tam miałem ten tonem w przyczepie. Ja myślę, że tu 60 ton będzie spokojnie. Było w ogóle namorzone? Teraz on ciekawie mnie ładnie cieszy. No, Paweł na tej serii nie interesuje. Są straszne pieniądze, źle 2000.
Na ranę płaciłem po 4,5. Otóż się spokojnie z przychodzi. Jednak ponad 60 tam będzie. Daj do końca i będę miał pełną trzepę. Panie dechaj. Dwa 600 dopiero. No i za 3000 co ja to też będzie dobrze. Oj. Ale 40 trzeba było kiedyś kupić. 4500 za jajca. Na 550 prawie. To jest 5 razy większa cena. No to samo jest trawy. Za przyczepy 8, 8, 12 tysięcy bym wyciągnął, nie? A tak to bym wyciągnął z samej trawy, to szkoda gadać. Mały sobie, on po co większy. 15 tysięcy tylko kosztowało, się zwróci po jednej przyczepie praktycznie. A 50% to bicie takie. Ale tak patrzę na tę cenę kiszonki. Bo to mi dużo pomoże przy zakupie. Bo co ja bym z takim przyczepem? Może 3000 tego wyciągnę? Z trawy. A tak z kiszonki wyciągnę 5 razy więcej, nie? Czyli tam 12-15 tysięcy. To jest różnica. Myślę, że do 600 by doszło. Chyba, że 544 stanie, bo na razie nie rośnie. To jest, tu widziałem większe ceny. Trawy. Słomy. Za to 59 chyba była nawet. Ale ja nie miałem wtedy chyba słomy. Że no czekam na te wszystkie ceny, bo... Z 18 jeszcze dwa odcinki będzie godzinny. U. 46 to już jest. To jest 50 nawet. To wiem, te 60 tam będzie. 30 tysięcy wciąg... Co? Co? No nie wiem. Ty, to nawet z tego pełną szczypa może być. Ja myślałem, że cieszę, jakby tu zbrakło jeszcze miejsca na przyczepie. No zbraknie, bo tu jest jeszcze 4 pokosy, a ja tego nie zgarnę.
22 te godziny. No Mafia Solid Steam. Mają więcej trochę w Nikolandzie, także muszę więcej grać na lipinkach, żeby dobijać te godziny. Ja chyba do końca będzie miał pełną przyczepę. To nam brakło. Przez 15 ton z tego będzie. Także około 80 ton będzie. To z takiego małego pole. No nie było miejsca na tego silosona. Gdzie będę na pewno wsadzić, nie? Dobrze jestem młot na brak kolizji, bo przynajmniej by naszego nie wsadził. A to dopiero po zakupie będę mógł ten teren pomalować tam. To jest tak moje ten. To dosyć pieniędzy szczera tego malowania. No, 69 ton. Masz ma problem wyjechać. Fynd. Ciężą skrawiarkę porzucił. A tam stoi ten. Puszczaj to. Ja o tym zapomniałem, zawsze darmowe te tam 5 ton. 5 ton to jest 2500. Ale w tej serii każdy pieniądz się liczy. Na Raven Porcie to tam tak się odkuje z soi, ale... Kontrakty tu gdzie na nałożenie dzisiaj. Wchodziłem na save'a. Nałożenie 60. Można było by się tam przelecieć. A przeby było 70 tysięcy na koncie, na 68. Dobra.
trzeba tego fenda dotrzeć. O, tu jest te 10 ton, co nie zmieściło się w binie. Teraz by się zmieściło, ale nie chcę się tego tam rzucać. Ton beli. O, zadziała się. Teraz ostatni przejazd został. Dorosła trawa, można by było wskoczyć. A jednak 7 ton. 7500 to tak dużo, takie kawałeczka. Myślę, że tu cena za jajka też muszę dorykać. Na wszystko trzeba czekać. Kurna no, 25 minut będzie. No to będzie ponad 80 ton. Będzie prawie 10 ton. Już nie przelewki. No 76 ton jest już. Tam jeszcze 3 pokosy zostały, także właśnie teraz jadę po nich. Podoba się, że ten montaż jest w ogóle. Ja pracę polowe to w godzinę sobie zrobiłem. Na następnym odcinku będzie zbiór flasika i będzie sprzedawać zboże, jak będzie dobra cena. Ale powiem wam, że dobrze kupiłem ten silos. To by tylko 15 tysięcy kosztowało. A jaki zysk z tego będzie? Tak co sezon będzie te 70-80 ton, to będzie jaki zysk? Myślę, że to sezon by było te 80 ton, tak jak teraz, nie? A ja planuję sobie zwiększyć łąki. No może te 52 byśmy dosiali, prawo. A więcej kosiarką by było jeżdżenia, ale... Równa się pieniądze, nie? Jeżdżę, no nie wiem. Weszłoby na tamtą przyczepę, ale mówię, nie będę ryzykował, bo czasem to... No, 9,5 tony, nie? No to by weszło. Ale jadę wysypać, mówię, bo czasem jak nie będzie, to będzie przypomnę.
A nie, no po co? Lepiej 50 kupić. Już będzie nasz nowy zakup. Po numer 50. No, to samo co na kombi. Ale jakie korzyści. Tyle trawy, tyle kiszunki. Wtedy już by ten cały teren był nasz. No w końcu bamber będzie już. Na razie mam tylko Fendy jako ciągnik. Miałem Fiat, ale sprzedałem, bo to słabe było to. Dobra. Dobra, przepięknie tu 200 kg za glina. Teoretycznie glina, bo to bid nie jest. A słomę to nie warto zbierać. Czy sprzedawać ją. Zebrać musimy. Tutaj na łąkę się wywali pełno i już nie będę zbierał turę. 3 dni, ale... Za wyższą cenę sprzedamy. Na to po odcinku będę zbierał. Oj, szuflę odczepiłem. Patrzałem, pijałem. Teraz to już tak nie przejadę, elegancko. Ale dobre miejsce tutaj. Oj, chyba trochę nawet za płot wyszło, ale dobra. Już bliżej drogi się nie dałem. Byle do stówek, jak to się mówi, nie? Trzeba tę górkę trochę rozjeździć, do przypału. Trzeba to trochę poubijać, bo... Podkarmy do czasu. Dobrze, że ta łyżka tyle zbiera, to chociaż... Szybko ten, muszę to pozbierać.
Fermentacja kiszonka 1%. To 130 obcimi się zrobiło. A to się trochę. Czemu to się tam zrobiło? A to się trochę wejdzie. Że co, ja myślę, że to było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, ostatnie kanał, wpadajcie na kolejne odcinki. Na razie, trzymajcie się, cześć.